W rozdziale poprzednim pokazaliśmy podstawy edycji menu, z kolei teraz zaczniemy tworzyć nowy projekt. Utworzymy sobie takie menu z możliwością wyboru scen. Zauważmy, że po utworzeniu nowego projektu utworzone zostało również domyślne menu. Popatrzmy, co się stanie, jeśli wybierzemy inny szablon, tworząc nowy projekt. Zaznaczmy sobie drugą pozycję. Klikniemy na przycisku OK, żeby cały zatwierdzić. Ten drugi szablon nie zawiera żadnego menu. Jeśli więc chcemy takie menu utworzyć automatycznie, to musimy powrócić do pierwszego szablonu. Upewniamy się więc, że zaznaczony jest pierwszy szablon. Klikamy na przycisku OK, żeby zatwierdzić. I rzeczywiście powstał nowy projekt, który zawiera już domyślne menu. Oczywiście to menu możemy sobie dowolnie edytować. Możemy sobie wybrać inny szablon, klikając na nim dwukrotnie. My jednak powrócimy do tego szablonu domyślnego. Teraz do naszego projektu musimy dodać jakieś materiały wideo. Klikamy teraz w tym miejscu, rozwinie się lista, my sobie wybierzemy pozycję media. I po prostu zaznaczymy trzy klipy wideo, klikniemy teraz na przycisku otwórz. Nasze pliki zostały dodane do projektu. Popatrzmy jednak, co się stało. My chcemy utworzyć miniaturki z możliwością wyboru scen w naszym menu głównym. Spróbujmy więc teraz wszystkie trzy klipy usunąć. Klikamy prawym, wybieramy pozycję delete. To samo zrobimy z dwoma pozostałymi klipami, czyli wszystkie trzy klipy zostały usunięte. Zaznaczmy teraz menu po lewej stronie, rozwijmy ponownie tę samą listę i znowu wybierzmy pozycję media. Po prostu po raz kolejny będziemy importowali te trzy klipy. Zauważmy, że teraz wszystkie trzy klipy zostały dodane do naszego menu, są po prostu elementem podrzędnym. Czyli klipy zaimportowaliśmy do projektu i jednocześnie automatycznie utworzyły się trzy miniaturki. Jeśli na przykład zaznaczymy z powrotem główny element projektu, czyli samą płytę i wykonamy import jakiegoś klipu, to jak łatwo się domyśleć, miniaturka nie zostanie utworzona. Taką miniaturkę po prostu będziemy musieli utworzyć ręcznie. Robimy to w bardzo prosty sposób. Przeciągamy nasz klip do naszego menu i zostały wykonane dwie rzeczy. Pojawiła się miniaturka i jednocześnie pojawiło się łącze w menu głównym. Oczywiście to łącze prowadzi właśnie do tego klipu, który tutaj przed chwilą przeciągnęliśmy. My ten klip jednak usuniemy, klikniemy prawym, wybierzemy pozycję delete. Klip został usunięty z naszego menu, no i oczywiście od razu usunięte zostało łącze. No to spróbujmy sobie teraz wyedytować same miniaturki. Może wszystkie trzy elementy zaznaczymy, trzymając przyciśnięty klawisz Ctrl, przesuniemy na środek i na przykład spróbujemy wyedytować nazwy. Zauważmy, że bieżące nazwy pochodzą oczywiście od nazw samego klipu, czyli tutaj mamy scena 1, po środku mamy scena 2, a po prawej stronie scena 3. Zaznaczmy teraz pierwszą miniaturkę, przesuńmy krawędź na prawo i wybierzmy narzędzie edycja tekstu. Po prostu wpiszemy sobie nową nazwę, scena 1, bez tej kreski na dole. To samo zrobimy z drugą miniaturką, zaznaczymy ją, przejdziemy do edycji tekstu, usuniemy nazwę oryginalną i wpiszemy na przykład scena 2. To samo zrobimy z trzecią miniaturką, zaznaczamy, edytujemy tekst, usuwamy tekst domyślny i oczywiście wpisujemy scena 3. W podobny sposób możemy sobie edytować inne elementy. Możemy na przykład zaznaczyć ten napis, przejść do trybu edycji i wpisać jakieś inne słowo. Wpiszmy na przykład tutaj wybór scen. Oczywiście, żeby zatwierdzić, klikamy na zewnątrz. Teraz te trzy miniaturki spróbujemy jeszcze wyrównać. Możemy je oczywiście ustawić w dowolnym miejscu. Możemy również wyłączyć funkcję przyciągania. Dzięki temu będziemy mogli przesuwać je nawet na niewielkie odległości. Oczywiście, jeśli ponownie włączymy funkcję przyciągania, no to będzie nam łatwiej umieścić miniaturki na przykład na jednej wysokości. Jeśli teraz tą miniaturkę po lewej stronie dociągniemy na prawo, no to mamy pewność, że obydwie miniaturki znajdą się na jednej wysokości. My jednak chcemy tutaj wprowadzić pewne odstępy. Po prostu wyrównamy je, korzystając z innych narzędzi. Zaznaczymy wszystkie trzy miniaturki i na początku ustawimy je na jednej wysokości, a więc klikamy w tym miejscu. Teraz jeszcze musimy wprowadzić jednakowe odstępy. No to klikamy tutaj. Mamy już jednakowe odstępy, to jeszcze całość możemy wyśrodkować. Klikamy w lewym dolnym rogu, całość została wyśrodkowana. Czyli teraz po lewej stronie i po stronie prawej mamy jednakowe odstępy. Miniaturki są w dalszym ciągu zaznaczone, a więc na przykład korzystając ze strzałek na klawiaturze możemy je umieścić na dowolnej wysokości. Możemy je przesuwać w dół, możemy również przesuwać do góry. W każdym razie udało nam się precyzyjnie wyrównać wszystkie trzy elementy, no to możemy teraz całość odznaczyć. Klikamy po prostu na zewnątrz, żeby usunąć bieżące zaznaczenie. No to teraz spróbujmy sobie włączyć podgląd. Klikamy na przycisku Preview. Popatrzmy, co się stało. Rzeczywiście uruchomiliśmy podgląd naszego menu, no i teraz możemy wybrać sobie jakąś scenę. Możemy kliknąć na scenę, którą chcemy odtworzyć, możemy korzystać ze strzałek na klawiaturze, możemy również korzystać z tego pilota po prawej stronie. Wybierzmy na przykład scenę trzecią i klikniemy na przycisku Enter. Rzeczywiście rozpoczęło się odtwarzanie trzeciej sceny. Popatrzmy, co się stanie, gdy scena dojdzie do końca.
automatycznie powróciliśmy do menu głównego. Oczywiście teraz możemy sobie wybrać jakąkolwiek inną scenę. My jednak tego nie będziemy robili. Klikniemy na razie na przycisku Close, żeby zamknąć podgląd. Skoro wiemy już, jak stworzyć proste menu z możliwością wyboru scen, no to może teraz zapiszmy sobie nasz projekt, czyli wybieramy menu plik, a następnie zapisz jako. Oczywiście musimy teraz wpisać jakąś nazwę albo wybrać katalog, w którym chcemy nasz projekt zapisać. Klikamy na przycisku zapisz, żeby zatwierdzić zmiany. Nasz projekt został zapisany, to może w kolejnym rozdziale będziemy do niego dodawali kolejne elementy.